Ekipa z Woodstocku była na ewangelizacjach kilkudniowych. Chciałbym, żeby ktoś coś ładnie powiesz nam, opowiedz nam trochę o tym. Postaraj się. Spałaś całe 2 godziny, tak? Tak, dokładnie. Troszkę straciłam głos, ale już odzyskuję. Pojechaliśmy na 3 ekipy w 3 różne dni. I wiecie, w ogóle w porównaniu do tego, co było w tamtym roku, to ja w ogóle nie mam słów do powiedzenia tego. Cały czas rodzili się ludzie na nowo. Cały czas w ogóle przychodzili ludzie i po nas to namiotu i my chodziliśmy po całym stoku i robiliśmy ewangelizację z mikrofonem i też z karteczkami, że ustawiamy, że mogą ludzie się narodzić na nowo. Kupa ludzi przyjęła Jezus. Nie jestem nawet powiedzieć w stanie, że nie mogę powiedzieć nawet liczby, bo cały czas ktoś do mnie przychodzi i mówi, bo ktoś się narodził na nowo. On przyjął też Jezusa. Ona też przyjęła Jezusa. Wiecie, tego ja już nie zliczę, nie? Przychodziło do nas mega dużo ludzi. Jedna dziewczyna odzyskała słuch, drugiemu chłopakowi noga się wydłużyła. Trzeci odzyskał palec, włatanie w palcu i kupę różnych rzeczy. W ogóle kręgosłup księdza został uzdrowiony. Przeatakowaliśmy tam trochę religii. Trochę bardzo. Ja byłam w krótkich spodenkach, to na przykład usłyszałam, że jestem winny grzechu cudzołóstwa, iż ponieważ jestem w krótkich spodenkach. I jestem kobietą, nie mogę trzymać mikrofonu, a tutaj nawet trzymam. Więc wiecie, tam jest mega dużo religii, chociaż to jest Woodstock, tak? To tam jest tak dużo religii, którą w ogóle trzeba bombardować tam. A ludzie są tak mega otwarci i tak szukający Boga, że w ogóle trzeba z tego korzystać. Jechaliśmy ekipą bodajże 13 osób. I w ogóle wiecie, no poszliśmy wczoraj na tą całą wioskę Woodstock znowu, to nam traktatów zabrakło. 3 misy zostały tylko w zaszczycenie. Więc tam można fajne rzeczy robić. Także polecam każdemu, żeby tam pojechał, jak ma serce do głosu. Amen. Ja chcę wam powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, o dwóch w zasadzie, w związku z tym, jak wygląda wzrost ludzi, bo to wiecie, trzeba zobaczyć na przestrzeni pewnej. Kiedy rok temu byli ludzie, było zupełnie inaczej, teraz dziesiątki nawróceń. Rozumiecie? Czy to ma masa ludzi nawróconych. Do nich, do namiotu, cały czas ludzie przychodzili. Ona pisze do mnie, Marta, nie wychodzimy się na ulicę, bo mamy cały namiot ludzi. Pamiętacie, jak się modliliśmy o synów pokoju? Synowie pokoju to ci, którzy szukają Boga i sami do ciebie przychodzą. Rozumiecie? Namaszczenie rośnie. W naszym zespole, na ludziach będzie rosło tak namaszczenie, że będziemy przechodzić, jak Smith Wigglesworth, a ludzie będą przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Będziesz przechodził przez park, a ludzie będą pokutować na ławkach. Rozumiecie, co tutaj kama? To jest to. To jest to. Tak, właśnie. Do tego idziemy. A druga sprawa to jest nacisk na ewangelizację. Głosić, 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 głosić. Gdzie? Wszędzie. Komu? Wszystkim. Rozumiecie? Gdy Bóg pobudza i wtedy, kiedy ma wolne w pobudzaniu. Wiesz, kiedy Bóg ma wolne w pobudzaniu? Kiedy jest twoja kolej na pobudzanie. W ogóle w miłości o to chodzi. Niektórzy myślą, że się coś tylko robi, jak Bóg pobudza. Rozumiesz? Bóg pobudza przez 6 dni w tygodniu, a potem ma wolne. I mówi, bo pobudzaj mnie teraz. W ogóle ja wiem, że to jest trudne dla wielu ludzi, ale tak to działa. W ogóle o to chodzi w miłości. To jest obopólna formuła działania. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Uzdrawiajcie wszystko, co chce być zdrowe.
Jak ktoś chce być zdrowy, po prostu pytaj jak Jezus. Chcesz być zdrowy? Jak on powie, chcę być zdrowy, to połóż na jego ręce jego udów. Jak on powie, nie chcę być zdrowy, rozumiesz? To powiedz do niego, to choruj. I idź tam, gdzie ktoś chce być zdrowy. To po prostu jak trud. Bez wyrzutów sumienia, bez żadnej napinki. Rozumiesz? Parę miliardów ludzi na świecie. Jest gdzie iść. Tak? Zawsze do tych bardziej szlachetnych, jak to Paweł mówi. Poszedłem do bardziej szlachetnych. Głąby go nie chcieli słuchać, poszedł do tych, co chcieli go słuchać. Ostatnio w ogóle wstałem rano i taka myśl do mnie doszła. Normalnie od was nie odchodzą. A mówię pięknie. Ty. W ogóle tak jest. To no to tak jest. Głoście Chrystusa wszelkiemu stworzeniu. Rozumiecie, ten Kościół nigdy nie będzie szukał dziwactw. Głosimy Chrystusa, uzdrawiamy, uwalniamy, wskrzeszamy, zajmujemy się normalną, fundamentalną robotą. Tak? Nie kombinujemy jak koń pod górę. Przy tym wszystkim dobrze zarabiamy, jesteśmy szczęśliwi, mamy fajne życie i w ogóle. Rozumiesz? Taka prostota życia może być. Możemy tak polecieć do końca i jeden dzień dłużej. Tak jak mówi facet z żółtych okularach, którego się też się nawrócił. Może tak być.